Jedziemy do Łodzi na koncert do The Aquaria Tour. Jestem bardzo podekscytowana, ale też jest mi smutno, ponieważ ja wczoraj Glory tłumaczyłam, że mamusia jedzie, ale wróci. I dzisiaj myślałam, że jeszcze uda mi się z nią pożegnać, bo jest 8.11, my dopiero właśnie wyjechaliśmy z domu. Lecimy po resztę i napierniczamy na Łódź. I niestety Gloria mi nie wstała, więc nie pożegnałam się z nią, ale powiem wam w ogóle, że jak to dziecko czuje, nie? Gloria ma w kwietniu skończy, na początku kwietnia skończy 2 lata. I jak czuję to wszystko, bo w dniu, kiedy powiedziałam jej, że właśnie, że jadę, jak sytuacja wygląda, jestem też taką mamą, że opisuję jej różne sytuacje, czyli nie wiem, jedziemy do lekarza, co się będzie działo, jedziemy tu, co się będzie działo, jedziemy tam, kto tam będzie, ile osób będzie, po prostu przygotowuję dziecko, żeby wiedziało, co się będzie działo, więc też powiedziałam właśnie o tym i ona musiała to jakoś zrozumieć, że w momencie, gdy ją usypiałam na drzemkę tego samego dnia, to po prostu płakała mi na rękach i nie chciała się dać odłożyć, co się raczej nie zdarza. Później chyba na noc zapomniała o tym, bo Wojtek ją usypiał, więc zasnęła. Ale na przykład w nocy obudziła się i mówiła: mamusia, mamusia. I tak czuć Boże się chce do mnie przytulać, więc mam nadzieję, że jakoś, jakby to powiedzieć, uda jej się, nie czy uda jej się, kurde, jak to powiedzieć, w sensie, że mam nadzieję, że nie będzie bardzo rozpaczać za mną, bo to jest nasza pierwsza taka rozłąka. Nigdy Glorii nie opuszczałam, nawet na jedną noc. Więc zobaczymy. Tu nie chodzi o to, że wątpię, wiecie, Wojtka, że sobie nie da rady, tylko po prostu, no, dzieci się bardzo mocno przywiązują. Mamy z Glorią taką mega, mega silną relację, więź, więc... Ja będę płakać chyba, bo wracajmy do domu. Ej, nie, naprawdę, mi się chce płakać teraz, bo no... Jakoś przejdzie. Później już będę tak się bawić, że zapomnę o dziecku. Oj, dobra. Także zaczynamy tego vloga. Zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że spędzicie fajnie z nami czas. Była kawa, teraz szybka przerwa na śniadanko w Maczku. Miałam sobie takiego tosta z serem i pieczarkami. Najbardziej lubię i mam też kajzerkę z jajeczkiem z rukolą i fryteczki. Także smacznego, jemy i lecimy dalej. Hi vlog! Mamy postój. Oj, przepraszam, na stacji jest godzinka 12.23. Dawid właśnie idzie. Prosiłam go, żeby kupił wodę. No i co? I Dawid, to jak już jesteś, jak się jedzie? Weź się tu pokaż, jak się jedzie. Świetnie się jedzie, Święci. Fajna pogoda i tak dalej, no ale mogło być lepiej, nie? Czemu mogło być lepiej? W sensie, mogło być na przykład lato, słońce... Nie, no wiadomo, stopni, oczywiście, że tak. Nie można trzeba na jakiś koncert w lecie jechać, będzie wtedy lato. Co miałam mówić? Co miałam mówić? Że... Dupa mnie trochę boli. A ja tak dosłownie bez kurtki sobie wyjdę. Rozprostować nogi, bo czuję, że mi tak, wiesz, jak czasami, że jak za długo siedzisz, się jak tyłek boli, nie? No. Mam to uczucie właśnie. Wolę skorzystać z tego, że stoimy i właśnie rozprostować. Okej. Okay. Ale bym sobie pospał jeszcze. Właśnie, to byś tak jakbyś spał za kierownicą. No bo świe za kierownicą. A, okej. Okay. To pilot jedzie. Właśnie, bo my wszyscy, Dawid jedzie, a my wszyscy sobie tak naprawdę spaliśmy, tak? Wszyscy? No był taki moment, że po prostu wszyscy tak sobie smacznie spali, tak po prostu fajnie, jak wiesz, jak grupa przedszkolna, nie na wycieczce. Ale to jest przewalone, bo tak naprawdę jakbyś na przykład, jakbyś ty się czuł taki senny, no, no to masakra. No to na szczęście się nie czuję senny, więc... Ale ty jakbyś się czuł senny, to byś o tym powiedział, wydaje mi się. No. Dobra, idę rozprostować nogi. Wybraliśmy sobie do restauracji bawełna, to jest bardzo fajny wybór. Wybrałam sobie makaron taki czarny, bawiony, sepią, z mulami, z krewetkami, dodatkową herbatkę rozgrzewająca, także mega fajnie. Właśnie, no co do godziny, jest 14.13, a my o 15.00 mamy zameldowanie, więc jest fajnie, bo sobie troszeczkę poczuliłem. Co? Idziesz taki, wiesz, tak... A wiesz, że w ogóle na stacji trochę cię uchwyciło?
I co my z tym zrobimy? Jesteśmy już po obiedzie i byliśmy, tak jak wspominałam, zaczytaję gdzieś na przybitkach, w restauracji Bawełna na rynku manufaktury. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię czy nie dobrze mówię? Tak. Tak. I nie muszę tutaj chyba pytać reszty, bo jedzenie było tak dobre, zachwycaliśmy się wspólnie przy stole. Tak dobre, leci aparat, że bardzo, bardzo polecamy, jak będziecie w Łodzi. Tak w ogóle pozdrawiam wszystkich z Łodzi, którzy mnie oglądają, pewnie będą może jakieś dwie osoby, nie wiem. Ale pozdrawiam, zgłaszajcie się w komentarzach jak jesteście. A my teraz, przestańcie się śmiać ze mnie, bo się peszę. 800 metrów mamy do naszego miejsca, w którym będziemy spać. Także lecimy sobie i ja jak zwykle nie potrafię zakończyć zdania. Pomóżcie mi jakoś. Podział. Jesteśmy już w apartamencie, w którym spędzimy noc. Popatrzcie jak to pięknie wygląda. Sporo miejsca, telewizor. Aneks kuchenny. Mamy jeszcze sypialnię numer 1, sypialnię numer 2 i łazienka. Powiem wam tak, ile my się tutaj uśmiejemy, no to jest hit. To jest hit, ale nie wszystko mogę wam tutaj nagrywać, bo to by było bardziej... ten kanał po prostu straciłby tą swoją wartość, tak myślę, bez urazy oczywiście. Ale dobra, co chciałam pokazać właśnie. Ja po prostu jadłam trochę inny content, tak? Ale okej, co chciałam pokazać. Paulina w ogóle poleciła mi tutaj takie piwko. Nie widziałam tego nigdy. Tu mamy różane i tu mamy klasyczne, tak mogę to nazwać? Klasyczne. Solveza, nigdy tego nie piłam. To jest w ogóle jakieś piwo winogronowe. Bardzo dobrze smakuje. Szykujemy się na koncert. Najchętniej zmyłabym makijaż, bo już widać pod oczami mam bardzo dużo takich zmarszczek od śmiania się. Śmiejemy się tutaj non-stop. Makijaż mam od godziny prawie 8, a jest 17:30, więc faktycznie sporo czasu. No nie mam czasu na to, żeby tutaj coś więcej podziałać, więc tylko sobie podkreśliłam oko. Może pokażę wam z drugiej strony. O, tak to wygląda. Troszeczkę różu, troszeczkę błysku. Podkreślona linia rzęs i myślę, że fajnie to wygląda. Jest taki mocniejszy makijaż. Mam na sobie takie body, które jest z Wasyla. Spodnie te, co miałam wcześniej, takie woskowane, nie pamiętam skąd są. Pasek Pimco i taki klasyczek. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie będzie mi w tym gorąco. Już nawet nie martwię się o to, czy mi będzie zimno, bo na to biorę sobie po prostu ciepłą kurtkę, później zdejmę w szatni i liczę na to, że po prostu w tym się nie zgrzeje. No to jest takie dosyć cienkie, ale nie chcę też przesadzać, więc wydaje się, że to jest taka w miarę neutralna opcja. A tak wygląda, popatrzcie, bilet na sektor. Coś innego do tej pory, jak miałam bilety, to były w takiej wersji papierowej, a tutaj proszę bardzo, taka karta. Zbieramy się, aparatu nie mogę ze sobą wnieść, także lecimy z telefonem. Będzie na pewno gorsza jakość, ale zawsze coś. Sipping on you, lies, drifting in the night.
i żeby przede wszystkim tyle tańca było, nie? Zazwyczaj jest tak... Kurwa! Co się boicie, kiedy są w strachu? Co się boicie? Jak sam w strachu, nie? No ja sam w strachu, kurwa! No. Ja tu żyję. Gdzie jest reszta? Dobra, domki siadaj. No ja wszedłem wyśpać się przy ostatnim piosence i wyszedłem. Dobre, dobre! Wiem, kiedy wyjść po prostu. Ale my i tak nam się fajnie uwinęło, nie? Dosyć fajnie szybko wrzeliśmy. Ale co mam wam powiedzieć? Dawid pięknie podsumował. Jesteśmy właśnie po koncercie. No jednak fakt faktem, bycie na żywo na koncercie to zupełnie inne emocje niż takie obejrzenie tego gdzieś w social mediach. To zupełnie nie jest to samo, także naprawdę kozak. Jak się tobie podobał koncert? No to fajnie. Miodzio. Fajnie, nie? No i ogólnie my jesteśmy idiotami, ponieważ wpadliśmy na taki świetny pomysł, że zapłaciliśmy tutaj, nasz jest piątka, zapłaciliśmy 50 zł za parking i stwierdziliśmy, że nie będziemy się pchać do szatni, oddać kurtkę, bo po pierwsze kolejki, a po drugie, no wiadomo, dycha od osoby i też by wyszło, więc stwierdziliśmy, dobra, tutaj nie chodzi o te pieniądze, tylko o czas, o kolejki. Więc co zrobiliśmy? Zostawiliśmy kurtki w samochodzie i rura na Atlas Arenę. Oczywiście bardzo zmarzliśmy i tak samo było teraz z powrotem. Myśmy, że
jesteśmy głodni i zamówimy sobie jakieś jedzenie. No i tak patrzymy na pyszne.pl i wpadło nam w oko, coś tak dalej. Patrzył, ja zerkałam i patrzyliśmy, wyskoczyło nam propozycja gastrofaza w Łodzi. No i co? No i patrzymy sobie tam na różne rzeczy typu lolki i na przykład były też frytki. I na tych frytkach w ogóle nie było opisu, bo były frytki i ziemniaki opiekane i tam było z przyprawami, z ziołami, ale nie było opisu, jakie to są zioła, jakie to są przyprawy. No więc stwierdziłam, że zadzwonię, więc zadzwoniłam i oczywiście tak jak nazwa tutaj mamy gastrofaza i mamy menu lolki, no to odebrał pan, który ewidentnie był zjarany. Ja pytałam go o zioła, a ten tak totalnie majacząc tłumaczył mi, że no tam jest jakieś oregano, majeranek raczej i po prostu totalnie, wiecie, odpowiadał mi tak z dupy. Ale też zapytałam go, ponieważ na zdjęciach z frytkami jest na zdjęciu taka by rozsypana marihuana. Pytałam, czy ta marihuana to tak serio, czy tak dla jaj. No i pan też zaczął coś tam się śmiać, że to jest CBD. Jesteśmy na miejscu, tak to wygląda. I w ogóle otworzyliśmy drzwi, a w środku malutka kerciapka, dosłownie tylko kawałek blatu. I tam jest trzech chłopaków, którzy sobie robią jedzenie. A tutaj możecie zobaczyć ta marihuana, o której wspominałyśmy. Zamówienie odebrane, ale powiem wam, chłopak, który wydawał pełna kulturka, nie? Naprawdę, szacunek. No, ja nie wiem, tak głupio oceniłam po prostu, ale po tej rozmowie z jednym chłopakiem i z drugim, którzy byli tacy, wiecie, uchani, to miałam takie właśnie... Oła, to miałam pasy więzień. To miałam taką po prostu, jakoś tak sobie opinię wyrobiłam. Niepotrzebnie, nie osądza się, moi drodzy, ludzi po okładce, taka jest prawda. A czasami o tym zapominamy, tak. Taka puenta, wracamy na apartament. Manufaktura nocą, to jest jakiś obłęd. Widzicie, jak to wygląda? Cudo. Powiem wam tak, ja akurat mam lolek, nazywa się Drwala Wege. Mamy tutaj camembert panierowany w serowych cheetosach, konfitura z cebuli, sos łódzki i no, może tak to wygląda, może nie wygląda zbyt okazale, ale naprawdę jest bardzo dobra. Smakuje mi. Do tego frytki. Jeżeli chodzi o frytki właśnie, to już jak spróbowałam, to się domyśliłam, co to może być za, co to mogą być za przyprawy. No i wyczuwam wegetę, także taka mieszanka przypraw. Nie, ale spoko. Ale ten majonez truflowy jest spoko. Mhm. Tak, taki podziwiony majonez truflowy jeszcze, ale naprawdę pyszny, no. Nie wiem, czy kiedykolwiek jadłam majonez truflowy. No fajne. Fajne opcje.